Dzień dobry Państwu, nazywamy się Aidpol, firma z Warszawy, firma, która zajmuje się pomocą humanitarną i rozwojową. Pomagamy organizacjom na całym świecie, staramy się przynajmniej również na Ukrainie. Nasza pomoc, którą udzielaliśmy Ukrainie, robiliśmy to z czystego serca, nie robiliśmy tego dla medali ani dla odznaczeń. Przekazaliśmy kilka milionów tabletek do dezynfekcji wody, przenośne elektrownie słoneczne. Także sprzęt medyczny, sprzęt pomocy taktycznej, ratownictwa medycznego. Był to nasz dar serca dla naszych sąsiadów. Udzielamy po raz pierwszy wywiadu jakiegokolwiek telewizyjnego. Zawsze unikaliśmy wszelkiego rozgłosu. Wychodzimy z założenia, że ta pomoc ma być skuteczna. Chcemy to dalej robić, pomagać. Jeśli będzie wsparcie, jeśli uzyskamy takie wsparcie ze strony tutaj fundacji polskich czy zagranicznych, jesteśmy otwarci. Pani Daria jest specjalistką od pisania bardzo profesjonalnych projektów pomocowych, które piszemy dla wielu fundacji na całym świecie. Wydaje mi się, że możemy stworzyć wiele bardzo ciekawych i pomocnych dla społeczeństwa Ukrainy projektów, które na pewno będą służyć rzeczywistej pomocy dla ludzi potrzebujących. Jeśli chodzi o projekty pomocowe, wśród nich mamy projekty również skierowane na Ukrainę, tu do Okręgu Donieckiego, tu mamy przenośne kliniki mobilne dla ludności, która żyje w strefie konfliktu zbrojnego. Jesteśmy tutaj sąsiadami, jesteśmy splecieni wieloma wątkami historycznymi, złymi i dobrymi, ale my patrzymy w przyszłość. My jesteśmy osobami, które patrzą w przyszłość, a nie w przeszłość. Ta nasza działalność wynika z pewnej potrzeby serca, natomiast nie robimy tego dla splendoru. Oczywiście jesteśmy firmą komercyjną, chcielibyśmy współpracować z różnymi fundacjami, organizacjami i udzielać sensownej pomocy społeczeństwu Ukrainy. Chcielibyśmy, żeby te produkty, które trafiają, takie jak na przykład przenośne elektrownie słoneczne, jak stacje do oczyszczania wody, są to rzeczy podstawowe. Chcielibyśmy, żeby to były produkty bardzo dobrej jakości, a takie produkty oferujemy. Jak na razie jesteśmy jedyną polską firmą, która oferuje tego typu szeroką gamę produktów, nie tylko, tak jak wspomniałem, w Polsce, ale również na całym świecie. Staramy się pomóc w miarę naszych skromnych możliwości. Liczymy na to, że również przy pomocy polskiego rządu i polskich organizacji przede wszystkim, które są finansowane przez nasz rząd w ramach pomocy humanitarnej i rozwojowej, będziemy mogli uczestniczyć w tej pomocy, przekazać na potrzeby społeczeństwa ukraińskiego produkty najwyższej europejskiej jakości i pomóc w ten sposób jakoś pomóc społeczeństwu, które jest ogarnięte konfliktem. Czujemy się trochę skrępowani mówiąc o tym, ale pochwalę się, że otrzymaliśmy wyróżnienie od Straży Granicznej, od dowództwa Straży Granicznej, dyplomy, oczywiście również tutaj drugi od naszego od szefa Ukraińskiej Straży Granicznej, od ambasadora Ukrainy w Warszawie. Chcemy współpracować, chcemy, aby Ukraina się rozwijała, chcemy, żeby mając doświadczenia pewne polskie, myślimy, że i liczymy na to, że niedługo tutaj to samo będzie na Ukrainie, czego wszystkim Ukraińcom do tego życzymy, żeby był taki postęp, który nastąpi w Polsce. I wtedy myślę, że wy będziecie pomagać dalej innym sąsiadom, którzy będą tej pomocy potrzebowali.